Szanowni Państwo, witam wszystkich serdecznie na spotkaniu z prezesem Prawa i Sprawiedliwości Jarosławem Kaczyńskim. Witam serdecznie parlamentarzystów, witam przedstawicieli władz miejskich, władz powiatowych, witam wszystkich ludzi, którzy swoją pracą dają nadzieję na to, że wkrótce przyjdzie dobra zmiana dla Polski. Witam wszystkich Państwa! Proszę Państwa, dziś spotkaliśmy się, bo dzięki osobistemu staraniu posła Grzegorza Schreibera przyjechał do nas naprawdę wyjątkowy człowiek. Przyjechał do nas prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński! Proszę Państwa, zanim oddam głos, pozwolę sobie na lekką i krótką prywatę. Grzegorza Schreibera poznałem dłuższy czas temu, od dłuższego czasu z nim współpracuję i muszę przyznać, że na swojej ścieżce nie spotkałem dotąd bardziej wymagającej osoby. Każdy szczegół musi być dopięty na ostatni guzik. Każdy detal musi być perfekcyjnie przygotowany. Ale co najważniejsze, wymaga nie tylko od innych. Przede wszystkim wymaga od siebie. Jest prawdziwym tytanem pracy. Nie widać go na pierwszych stronach gazet, bo on raczej preferuje pracę w zaciszu gabinetu. Jednak jest to nadludzka praca. Zatem, szanowni Państwo, zanim wystąpi tutaj nasz gość specjalny, zapraszam na scenę gospodarza dzisiejszego spotkania, Grzegorza Schreibera. Bardzo serdecznie witam wszystkich Państwa, którzy dzisiaj tak licznie tutaj w Łowiczu przyszliście na nasz wiec wyborczy, na wiec wyborczy Prawa i Sprawiedliwości. Szanowni Państwo, mamy kampanię wyborczą. Każda kampania wyborcza w normalnym kraju powinna zachowywać pewne standardy. Jednym z tych standardów jest to, że jeżeli ktoś przez 8 lat odpowiedzialny jest za politykę w danym kraju, to potrafi w wyborach stanąć przed ludźmi i powiedzieć: to zrobiłem, tego nie zrobiłem, tamto zrobię i dacie jeszcze raz wybór na kolejne 4 lata. To jest normalny stan. A jak jest w Polsce? Otóż w Polsce mamy taką oto sytuację, w której premier odpowiedzialny za 8 lat rządów nagle przed wyborami znika. I mało tego, że znika z rządu, bo takie sytuacje czasami się zdarzają jeszcze, ale ten człowiek znika w ogóle z Polski, z naszego kraju wyjeżdża. No i jak tutaj, proszę Państwa, dziwić się ludziom, którzy żartują sobie, mówiąc, no żartują, ale to jest poważny żart, mówiąc, no jak, tak fatalnie widocznie jest w naszym kraju, tak źle musi być w naszym kraju, skoro nawet premier rządu ucieka z niego za chlebem. Szanowni Państwo, mam nadzieję, że to uda się zmienić. Uda się zmienić to i wiele, wiele innych rzeczy, ale do głowy mi przychodzi jeszcze jedna szczególna sytuacja. Owi słynni warszawscy kelnerzy. Kelnerzy, dzięki którym dowiedzieliśmy się wielu rzeczy. Dowiedzieliśmy się oczywiście tej zasadniczej ich tezy, czy z wypowiedzi ministrów tego rządu, dowiedzieliśmy się tego, że oto państwo nasze tak naprawdę nie funkcjonuje. Ale oprócz tego głównego hasła, że to jest państwo teoretyczne, to państwo doskonale znacie, padły tam jednak jeszcze oprócz tego przynajmniej kilka takich bardzo interesujących wątków. Padł wątek na przykład tego, iż Narodowy Bank Polski tak naprawdę to z zawisłością, niezawisłością dużo wspólnego nie ma. Ostatnio, najnowszy przykład, wiemy już z tych donosów, z tych relacji, wiemy już jak chociażby należy fałszować raporty Najwyższej Izby Kontroli, jak oni te raporty fałszują. No, szanowni Państwo, i żeby już dopowiedzieć jeszcze jeden szczególik. Wiemy także,
i o tym, jak należy, jak ministrowie tego rządu działają, aby chronić swoje żony przed urzędnikami podatkowymi. Czy tak działa, proszę państwa, normalne państwo? No powiedzcie państwo, tak działa państwo? Tak, normalne państwo nie działa, szanowni państwo. To musimy zmienić. To się musi udać zmienić. Myślę, że Prawo i Sprawiedliwość, szanowni państwo, jest przygotowane do tego, żeby taką zmianę przeprowadzić. Prawo i Sprawiedliwość ma program. Ma program, który z całą pewnością jest programem szczegółowym, jest programem jednym z najlepszych programów, jaki powstał w ostatnich latach w naszym kraju. Jest chyba jedyną z partią, która ma aktualny program polityczny. Ale powiecie, program to może mało. Gdzie jakieś konkrety są? Ale są też konkrety. Przecież mamy również konkretne ustawy. My te ustawy już dzisiaj przygotowaliśmy. My te ustawy już dzisiaj w Sejmie przedstawiamy. My mówimy, owszem, odrzućcie te ustawy dzisiaj, bo macie większość. Odrzucą te ustawy, ale my z nimi wrócimy, jeżeli tylko państwo zaufacie nam, jeżeli tylko pozwolicie nam objąć samodzielne rządy w Polsce, my z tymi ustawami wrócimy do Sejmu i my to uchwalimy. Szanowni państwo, mamy też ludzi. Mamy też znakomitych ludzi, którzy potrafią i wiedzą, jak ten program realizować, jak ten program wprowadzać w życie. Mamy wreszcie ludzi z wizją. Mamy ludzi z wizją takiej Polski, która będzie akceptowana, będzie uznawana przez wszystkich nas, przez wszystkich Polaków, przez wszystkie Polki. Szanowni państwo, za chwilę poproszę tu na scenę człowieka. Człowieka, który wie, jak postawić to wszystko, co dzisiaj stoi w naszym kraju na głowie. Jak postawić na nogi tak, żeby było normalnie. Tak, żeby wszystko w Polsce funkcjonowało wreszcie normalnie. Człowieka, który wie, jak z tego teoretycznego państwa, które, jak ci owi ministrowie zapowiadali, jak z tego teoretycznego państwa uczynić normalny, silny, niezależny od innych krajów, samodzielny rząd, samodzielne państwo w Europie. To jest rzecz, której nam dzisiaj tak bardzo brakuje. Ale ten człowiek, którego w tej chwili zapowiem, ten człowiek potrafi to zmienić. Szanowni państwo, przed nami prezes Prawa i Sprawiedliwości, premier Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, pan Jarosław Kaczyński. Tutaj usłyszałem, bo słychać przez ścianę te niezasłużone pochwały. Też dziękuję bardzo panu posłowi. Chciałem powiedzieć kilka słów na temat tego, co jest sensem tych wydarzeń, w których uczestniczymy i kolejnej kampanii wyborczej. No, kampanie wyborcze są rzeczą normalną w państwie demokratycznym, nawet jeżeli ta demokracja jest pod wieloma względami ułomna. Ale wybory mają różne znaczenia. Są takie, które wiadomo z góry za wiele nie zmienią. Są takie, które przynajmniej w jakiejś mierze mogą coś zmienić. No i wreszcie są takie, w których zapadają decyzje naprawdę zasadnicze. I wydaje mi się, że te wybory, które przed nami, pamiętajcie, to już tylko troszkę powyżej 3 tygodni, należą do tej ostatniej kategorii. Naprawdę mogą zmienić w naszym kraju bardzo wiele. Mamy za sobą 8 lat, prawie 8 lat, bo to się w listopadzie zaczęło, rządów Platformy Obywatelskiej i PSL. Jeśli spojrzeć na całe to 8-lecie, to można powiedzieć tak. To było w jakimś sensie
wyciągnięcie ostatecznych wniosków z tego wszystkiego, co zdarzyło się w Polsce po 1989 roku. Wtedy stworzono system, który z jednej strony niewątpliwie był demokracją, istniały wszystkie instytucje demokratyczne, ale to była demokracja specjalnego rodzaju. Demokracja, gdzie ogromna część mechanizmu demokratycznego, czy właściwie niedemokratycznego, który decydował o różnych sprawach, o sprawach najważniejszych, była ukryta przed społeczeństwem. Dopiero afera Rywina pokazała jakieś tam fragmenty tej prawdy. I to był system, który pewnej grupie społecznej, grupie, która zdobyła pozycję w poprzednim systemie, dawał ogromne przywileje. A to były przywileje bardzo ważne, bo przecież następował podział własności. W okresie komunistycznym ogromna większość majątku narodowego była w rękach państwa. Później nastąpiła prywatyzacja i było pytanie, kto będzie głównie na tej prywatyzacji korzystał. I chociaż korzystali różni, nie można powiedzieć, że tylko jedna grupa, ale ci, którzy byli kiedyś przy władzy, należeli do tak zwanej nomenklatury, mieli tutaj ogromną przewagę. I to prowadziło do różnego rodzaju patologii. Oczywiście przyczyn tych patologii było dużo, musiałbym tutaj bardzo długo mówić, żeby to wszystko wyjaśniać, nie ma to w tej chwili sensu, ale w każdym razie ten system był z natury rzeczy obciążony ogromną patologią. Patologią, która przekładała się na realne straty dla naszego społeczeństwa. Na czym te straty polegały? Nie na tym, że ktoś stał się bogaty, no bo jak powstaje system oparty o prywatną własność, to tak po prostu musi być. Tylko na tym, że inni tracili na zbyt wolnym tempie rozwoju, tracili na tym, że pewna część majątku narodowego była przekazywana za granicę, tracili na tym, że ten system był niesłychanie wręcz niewydajny. Można powiedzieć, że jako całość, poglądając na gospodarkę, na życie społeczne, na państwo i życie publiczne, to wszystko tworzyło taki mechanizm, który działał źle, ograniczał różnego rodzaju możliwości, w ogromnej mierze dyskryminował pewną część, bardzo dużą część społeczeństwa. I to na różnych płaszczyznach, począwszy od płaszczyzny politycznej, a skończywszy na płaszczyźnie gospodarczej. Weźmy na przykład taką sprawę, która się uczenie nazywa wejście na rynek. Wejście na rynek, czyli założenie przedsiębiorstwa. No, jedni mogli to zrobić bardzo łatwo i łatwo odnieść sukces, inni mieli z tym ogromne kłopoty, inni w ogóle nie mogli tego uczynić, dlatego że nie mieli dostępu do kredytu, do pieniądza, dlatego że różnego rodzaju dziedziny były zastrzeżone dla różnych ludzi, że istniały, i to od poziomu gminy aż do poziomu całego kraju, istnieją w dalszym ciągu różnego rodzaju monopole. I ta władza, która przyszła przed 8 laty, jakby doszła do wniosku, że nie należy próbować tutaj niczego zmienić, że po prostu trzeba się w ten system całkowicie wpisać, trzeba go umocnić, że tak po prostu powinno być, że jeżeli czegoś szukamy, to tylko i wyłącznie różnego rodzaju indywidualnych sukcesów, czy to sukcesów międzynarodowych, tak jak to było w przypadku Tuska, który w końcu został przewodniczącym Rady Europejskiej, czy różnego rodzaju sukcesów ekonomicznych. Tu mamy do czynienia z całym tym ogromnym problemem nadużyć, które są dokonywane w Polsce ciągle w różnych miejscach. I to prowadziło do nieustannego osłabienia tego, co nazywamy wspólnotą, a organem wspólnoty narodowej jest państwo. Oczywiście to też słabło nieustannie i doprowadziło do tego, co mamy dzisiaj. To znaczy, że przed nami stoi problem odbudowy. Nie dlatego, że Polska jest w ruinie w takim sensie naocznym, bo oczywiście nie jest. Jest bardzo wiele nowych gmachów, bardzo wiele nowych dróg i tak dalej, ale to wszystko razem nie funkcjonuje w ten sposób, jakby mogło działać. To wszystko mogło być zrobione dużo, dużo szybciej, dużo taniej, dużo mniejszym kosztem społecznym. No i jest w końcu okazja, jest sytuacja, w której jest wysoce prawdopodobne, że te siły, które zawsze kontestowały
tą rzeczywistość. Mówił, ona powinna być zmieniona, dojdą do władzy już tak naprawdę, mocno, mając własną większość w parlamencie. Bo one dochodziły do władzy dwukrotnie. To był rząd Olszewskiego, ale to trwało ledwie trochę powyżej 5 miesięcy. No i później 2-letnie rządy Prawa i Sprawiedliwości w fatalnej koalicji. Dzisiaj jest szansa, że ta próba zmiany będzie podjęta przez jedną partię mającą większość, której przedstawiciel wygrał wybory prezydenckie. Krótko mówiąc, że będą siły, będą możliwości decyzyjne, które doprowadzą do tego, iż ten program zmiany będzie przeprowadzony. Będzie przeprowadzony konsekwentnie przez kilka lat, a jeżeli społeczeństwo to poprze, jestem przekonany, że poprze, to także i później w kolejnych latach, bo w końcu nie ma takiej zasady, że partia może rządzić tylko jedną kadencję. W wielu demokratycznych krajach jedna partia rządzi kilka kadencji, nawet i 20, bywały przypadki, że przeszło 20 lat. I to jest naprawdę niesłychanie ważne. To jest niesłychanie ważne, bo możemy Polskę naprawdę zmienić. Możemy nasz potencjał, ten nagromadzony w ciągu dziesięcioleci, szczególnie tych ostatnich dziesięcioleci potencjał, także ten potencjał w naszych głowach. Polacy dzisiaj są pod tym względem nieporównanie lepiej wyposażeni niż 20 kilka lat temu, wykorzystać dla szybkiego, momentami być może nawet wybuchowego rozwoju. Tak szybkiego, że można mówić o pewnego rodzaju wybuchu. To muszą być spełnione pewne warunki. Musi być naprawione państwo, naprawiony aparat państwowy. Musi być otwarta droga do tego, by ludzie, którzy dotychczas nie mieli szans, te szanse uzyskali. Muszą być zdjęte te wszystkie ciężary, które do tej pory uniemożliwiały tym, którzy znaleźli się już na rynku jako przedsiębiorcy, prowadzenie ich spraw, ich przedsiębiorstw, ich interesów. No i wreszcie musi być wykorzystany dobrze taki zasób, do którego dotąd sięgaliśmy w bardzo niewielkim stopniu i często w sposób nieudany. To jest aktywność państwa. Aktywność państwa także w gospodarce, bo to nie jest, proszę państwa, tak jak wmawiano i ciągle się często wmawia od lat, że państwo w tej dziedzinie nie ma nic do zrobienia. To jest po prostu nieprawda. Cały mechanizm rynkowy to wszystko, co powoduje, że może funkcjonować gospodarka oparta na prywatnej własności, jest przecież systemem stworzonym przez państwo, jakby wokół państwa. I w pewnych momentach, w pewnych dziedzinach państwo ma bardzo dużą rolę do odegrania i musi potrafić te możliwości wykorzystać. Dziś te możliwości są wielkie. Myśmy obliczyli, że taki pakiet, wielki pakiet inwestycyjny, który można w Polsce w ciągu najbliższych 6-7 lat przeprowadzić, to jest 1 400 000 000 000 zł, nie licząc inwestycji prywatnych. Tylko te inwestycje, które w jakiejś tam mierze zostaną przeprowadzone przynajmniej z pewnego rodzaju pomocą, stymulacją ze strony państwa. To jest naprawdę ogromna suma. To pozwoli Polskę bardzo zmienić. To pozwoli w Polsce rozwiązać wiele problemów społecznych, w tym przede wszystkim wielki problem bezrobocia i tego wszystkiego, co się z tym wiąże. To pozwoli na rozwiązanie problemu mieszkaniowego, bo w Polsce ciągle mamy ogromne braki, jeżeli chodzi o mieszkania. To pozwoli także rozwiązywać problemy w zupełnie innych dziedzinach, na przykład w takiej dzisiaj niestety znowu bardzo ważnej dziedzinie, jaką jest obrona narodowa, gdzie żeśmy zostali doprowadzeni do stanu naprawdę bardzo daleko posuniętej słabości. Można, proszę państwa, to wszystko uczynić, tylko używam często takiego porównania, już od lat ten ciężki worek kamieni, jaki mamy na plecach w postaci tej władzy, musi zostać odrzucony. Zawsze. Państwa rozwój, to co czasem nazywamy postępem, chociaż to jest słowo niekiedy kwestionowane, jest czymś, co można porównać do marszu pod górę, bo to zawsze jest trudne. No ale inaczej się maszeruje, jeżeli się niczego na plecach nie ma, a nawet ma się pewne wsparcie, a inaczej się maszeruje, jak się ma ten worek kamieni. Otóż ta władza, cała ta patologia, która się z nią wiąże, to jest właśnie taki worek kamieni. To niezwykle utrudnia marsz do góry, to niezmiernie utrudnia nam to wszystko, co może zbudować naszą wspólną pomyślność.
bo dzisiaj w Polsce jest już duża grupa ludzi, których sytuacja jest naprawdę dobra, zadowalająca, albo przynajmniej jaka taka, ale też jest bardzo duża grupa ludzi, o których tego w żadnym wypadku powiedzieć nie można. I ta grupa, gdzie sytuacja jest przynajmniej zadowalająca, może się znacznie zwiększyć. Nigdzie w Europie, nigdzie na świecie nie jest tak, żeby to było 100% społeczeństwa. Bo są różne tego przyczyny, też trudno tutaj w tej chwili o tym mówić. Ale naprawdę można tą grupę ogromnie zwiększyć. Można doprowadzić do tego, że zdecydowana większość Polaków będzie mogła żyć przyzwoicie. I co więcej, szanowni państwo, będzie mogła także patrzeć na innych, także tych, którzy mieszkają na zachód od naszych granic, z takim poczuciem, że dogoniliśmy ich, że jesteśmy już na tym samym poziomie. To nie jest wcale niemożliwe. Te różnice, chociaż historycznie głęboko zakorzenione, sięgające bardzo wielu wieków wstecz, mogą być nadrobione. Już w jakiejś mierze, mimo tych wszystkich patologii, żeśmy te różnice nadrobili. Ale teraz czeka nas ten odcinek najtrudniejszy. Mamy dzisiaj 68% przeciętnej Unii Europejskiej na głowę naszej produkcji, tak szeroko rozumianej, czy tak zwanego PKB. To jest, proszę państwa, dużo więcej niż mieliśmy, kiedy wchodziliśmy do Unii Europejskiej, ale to jest tylko 60% tej starej Unii, czyli tych państw zachodnich, tych zamożnych państw, które już od dawna były w Unii. I to jest na przykład tylko 55% Niemiec, bo Niemcy należą do najbogatszych. Nie są najbogatszym krajem Unii Europejskiej, jest kilka jeszcze bogatszych, ale należą do tych najbogatszych. To na pewno nie jest zadanie z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc, z roku na rok. Ale to jest zadanie w historycznej perspektywie do wykonania. I to jest zadanie, które powinniśmy wykonać. Nie tylko dlatego, żeby nam, mówiąc najkrócej, dobrze było. Ale także dlatego, żebyśmy uzyskali to, czego nam często niestety brakuje. Pewność siebie. Pewność siebie, takie poczucie równowartości, mocy, siły. To jest nam potrzebne. Już dzisiaj musimy to w sobie wyrabiać. Musimy to wyrabiać, bo no nie może być tak, że na przykład Polacy pracujący w Londynie, nie wiem jakie są dane z tego roku, ale jeszcze niedawno mieli najniższe stawki godzinowe ze wszystkich nacji, łącznie z nacjami afrykańskimi. To jest właśnie ten brak pewności siebie, ta nieumiejętność walki o swoje. Musimy to zmieniać. Musimy to zmieniać, ale można to zmieniać realnie tylko wtedy, jeżeli będziemy mieli poczucie, że maszerujemy do góry, że odnosimy sukcesy. Że to nie jest tak, już teraz odwołam się do sportu, że mamy jednego fantastycznego piłkarza, który, prawda, strzela w 9 minut 5 bramek. Tylko że mamy świetne drużyny ligowe, które w Pucharze Europy sięgają w te najwyższe trofea. Czy 40-milionowego prawie kraju na to nie stać? Hiszpanie mają to od lat. Nawet mniejsze znacznie kraje mają tego rodzaju kluby. Oczywiście sport to nie jest sprawa najważniejsza, chociaż w dzisiejszym świecie bardzo ważna. Ale ja mówię tutaj o tym, że my w wielu dziedzinach jakby ciągle jeszcze odstajemy. Musimy się cieszyć z jakichś indywidualnych, pojedynczych sukcesów, pojedynczych ludzi zamiast na przykład naszych drużyn. Musimy i możemy to zmienić. Musimy tylko mieć takie poczucie, że idziemy razem do przodu i że to jest marsz w interesie wszystkich. To jest marsz w interesie całego społeczeństwa, całego narodu. I żeby się tego pojęcia naród nie wstydzić, bo znaczna część polskich elit, czy tak zwanych elit, elit w cudzysłowie, uważa, że tego pojęcia nie należy w ogóle używać. Wręcz przeciwstawia pojęcie narodu polskiego pojęciu europejskości. Nic, proszę państwa, błędniejszego. My jesteśmy Europejczykami dlatego, że jesteśmy Polakami, proszę państwa. Tak jak Niemcy są Europejczykami dlatego, że są Niemcami, a Francuzi dlatego, że są Francuzami. Musimy jednak mieć to głęboko umocowane, że tak powiem, w naszej świadomości i musimy z tego czerpać siłę. Czerpać siłę do tego, co nas czeka, bo tego, mam nadzieję, jestem przekonany, wielkiego odblokowania i tego szybkiego marszu do przodu. I tego wszystkiego. Co, proszę państwa, zostanie zrobione, co rząd Beaty Szydło na pewno zrobi, dotrzyma słowa.
tych wszystkich posunięć, które chcemy zrobić od razu i które będą takim dowodem, że w Polsce dla nowej władzy sprawiedliwość to nie jest puste słowo. Bo jeśli odwołujemy się do pomocy rodzinom, do podwyższenia sumy wolnej od podatku, najbiedniejsi na tym najwięcej, szczególnie emeryci na tym najwięcej korzystają. Jeżeli chcemy powrócić do dawnego wieku emerytalnego, jeżeli chcemy bezpłatnych przedszkoli dla wszystkich, może poza tymi najzamożniejszymi, to proszę Państwa, tu chodzi o sprawiedliwość i pierwsze ruchy tego rządu to będą ruchy właśnie w kierunku sprawiedliwości, w kierunku stworzenia w Polsce sytuacji, żeby ludzie wiedzieli, no nie jest jeszcze sprawiedliwie, ale idziemy właśnie ku temu. Idziemy ku temu, żeby... I mam nadzieję, że w oparciu o te właśnie posunięcia, one są zupełnie możliwe z punktu widzenia finansów publicznych, stworzymy takie poczucie związku z władzą, społeczeństwa z władzą, taki poziom wiarygodności, który pozwoli przeprowadzać później te dalsze zmiany, które są potrzebne po to, żebyśmy zaczęli jechać dużo, dużo szybciej niż jedziemy w tej chwili. Jechać w kierunku tej dobrej przyszłości. Może Państwa zaskoczę, bo no, nie jestem specjalnym fanem Lecha Wałęsy, ale chociaż bywało różnie. Natomiast mogę Państwa przypomnieć Państwu takie wydarzenie już dzisiaj sprzed no, prawie 27 lat, bo to przecież był jeszcze 88 rok. Spotkanie Wałęsa-Miodowicz. On wtedy do Miodowicza, który mówił o postępie, powiedział tak. No tak, ale my na piechotę, a inni samochodami. Musimy wsiąść do tego samochodu. Dziękuję.